Witam serdecznie w The Bibercast vs Elastomania. Ja jestem Rejken i dzisiaj zagramy w tą gierkę, która już ma 13 lat. Powstała w 2000 roku. Jest to dość stara gierka, którą odkopałem tak całkiem przypadkowo podczas szukania czegoś na moim komputerze. Znalazłem katalog, który powstał w 2003 roku, czyli 10 lat temu, z tą grą. I postanowiłem coś nagrać, coś wam pokazać. A więc tak, w tej grze, otóż tym motocyklistą musimy przejechać przez mapę i dotrzeć do takiego kwiatuszka, jaki widzicie tutaj po lewej stronie. Podczas jazdy musimy zbierać wszystkie jabłuszka, takie czerwone, dojrzałe jabłuszka po mapie. Wszystkie zebrać i dopiero wtedy do mety. Oczywiście musimy uważać na wszystkie przeszkody, które napotkamy na drodze. Nie możemy uderzać ścianą, głową o ścianę, bo od razu zginiemy. Głowa to jest najbardziej czuły punkt w tej grze. Może wam zaprezentuję, uderzę głową i niestety giniemy. Ale nie przejmować się, koleś ma milion żyć, obojętnie ile razy uderzymy w tą ścianę, zawsze możemy włączyć grę od nowa. Kolejnymi rzeczami, którymi musimy uważać, są takie kolce, które się obracają. Po dotknięciu tych kolców od razu się ginie. Dobra, to może ja przejdę pierwszą misję, pokażę wam, jak to jest ciężko w tej grze. Misja nie do przejścia, a może do przejścia. I udało mi się nawet pobić rekord, który przed chwileczką również ustanowiłem. Zagramy w następną misję. Każda misja jest inna niż poprzednia, więc w każdej misji inne zadanie, zadanie właściwie jest ciągle to samo, ale inne pułapki, inne możliwości dojazdu do kwiatka. Ile jest misji w tej grze? Dokładnie, że nawet nie pamiętam. Zgaduję 40, 50 albo i więcej. Wow, teraz tutaj mi się kiknęło źle. Chciałem coś innego zrobić. Nasz motocyklista może robić wiele jakichś niesamowitych wyskoków, obrotów o 360 stopni i z powrotem trafić na kuka, nic sobie nie robiąc. Więc nasz koleś jest bardzo dobry. Pierwszy raz grę widziałem chyba w 2002 roku u mojego kumpla. I po zainstalowaniu tej gry u siebie na kompie, wow, miałem naprawdę problemy, żeby coś fajnego zrobić, żeby ukończyć misję. Tak doszło do tego, że tak często grałem tą gierkę, ponieważ jeszcze w tamtych czasach nie miałem internetu, był tam jakiś internet, ale gówniany. I z braku czasu, nie było co robić, nie było co grać, bo komputer też nie był najlepszy. Grało się ciągle w tą gierkę z kumplami czy samym. Oczywiście później liceum czy gimnazjum, zawsze ta gierka była z nami. Gra również posiada opcję multiplayer, czyli możecie zagrać z bratem, siostrą, mamą, babcią na jednym komputerze, nie przez internet, tylko na jednym komputerze. Jest to wtedy ekran dzielony na pół. Nie pamiętam, którą stronę to jest dzielone, ale jest dzielony na pół, więc spokojnie możecie w dwójkę zagrać. Grając we dwóch jest znacznie łatwiej i znacznie więcej oczywiście zabawy. Nie ma rywalizacji, razem musicie ukończyć po prostu misję. Jak tobie nie wyjdzie, to twój kolega czy twoja mama zdobędzie całą resztę jabłuszków i dojedzie do mety, do kwiatuszka. Postaramy się przejść szybko tą misję. Tutaj był taki trick, który pamiętam z starych czasów. Ogólnie tą grę ukończyłem więcej niż 10 razy, ale to było tak dawno temu, że wszystkich misji już nie pamiętam. Znaczy tam niektóre, gdzie są jabłuszka, może tak powiem. Widzicie, teraz tutaj zrobiłem się sobie jeden obrót, czy dwa. Lecimy. Musimy się chwilowo zatrzymać, ponieważ przed nami jest góreczka, na którą musimy się wspinać. Włączamy jedynkę. Dajmy czadu. Jest kwiatuszek.
pa. Mamy kolejną misję. Co w tej misji widzimy? Oczywiście są drzewka, są ścianki, jest piękne niebieskie niebo. A my sadzimy, nasz motocyklista sadzi do przodu. Gra staje się jeszcze fajniejsza, kiedy rozmawia się z kumplami na Skype'ie i muzyka dobra w tle i gramy się, śmiejemy. Albo przy piwku nawet, z kumplami. Wiem, że to nie jest coś takiego jak z tych nowych gier jak Need for Speed czy Battlefield, że grafika przepiękna jest, ale powiem wam, że... chciałem zrobić klika i się nie udało. Że przy tej gierce również się fajnie możecie dobrze bawić. Nie wierzycie mi, to ściągnijcie. Gra jest darmowa. Po prostu wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Elastomania Download i znajdziecie oczywiście pełną wersję. Do gry ciągle są jakieś tworzone nowe mapy. Jest jakaś główna strona, gdzie to wszystko możecie pobrać. Czy próbować pobić rekordy Polski czy świata, które są dość trudne do pokonania. Ale co tam, życzę wam powodzenia. Może komuś się uda. Życzę wam tego, żeby się udało, ale wiem, że nie będzie łatwo. Uniknąłem śmierci całkiem przypadkowo. Tu naprawdę trzeba być uważny, nie można się rozpędzać do maksymalnej prędkości, bo wtedy łatwo zginiemy. Jest jabłuszko, oczywiście jabłuszko musimy dotknąć głową albo prawym, albo lewym kołem. Jedziemy w prawo, bo nie pamiętam, czy coś tutaj jest. A nie, jednak niczego tutaj nie było. Musimy jechać w prawo. Nie podjadę teraz. Zrobimy rozpęd. I niestety gówniany czas nabije, bo nie wiedziałem, czy tutaj jabłuszko jest po prawej, czy kwiatuszek jest po prawej. Pojechaliśmy na ryzyko i co? Nie opłacało się, kompletnie się nie opłacało. Nie chcę się za bardzo rozpędzać, bo też dokładnie nie pamiętam, co mnie czeka na samym końcu, czy jest... czekajcie. Kurczę, to jeszcze widzę, jest jedno. Spróbujemy to w taki sposób zabrać. Jak sami widzicie, takie rzeczy są niemożliwe do wykonania w realiach. Ta mapa, może wezmę skip, bo wiem, że ona jest głupia. I też dokładnie nie pamiętam. Kolejna mapa, sądzę, że to już będzie chyba ostatnia, którą wam pokażę, albo nie. Zagramy jeszcze więcej, co nie? Zobaczycie więcej map, żeby was przekonać do tej gierki. Gierka waży bardzo mało, kilkanaście kilobajtów. Nie wiem czasami, czy gra nie posiada... W sensie, czy nie jest czasami na komórkę. Gdzieś mi się obiło o uszy, ale nie jest ta informacja pewna na 100%. I teraz pytanie, jak sądzicie, jak tu Reiken zbierze, znaczy dojedzie do tego kwiatuszka? No... Mam nadzieję, że sami odpowiedź znacie. Wystarczy wjechać prawym, znaczy przednim, czy tylnym kołem. Albo głową, jeśli wam się uda. Są mapy niektóre bardzo krótkie, bardzo proste i są mapy, które nawet przyjdzie wam grać 5 minut. Jak zawalicie, to sorry, musicie grać od nowa. Skomplikowane, trzeba dokładnie poznać mapę, jak, gdzie, co grać, w które miejsce dojechać, w lewo czy w prawo później jechać. Wiadomo, nie każdą mapę da się przejść za pierwszym razem. Nie znam chyba osoby, znaczy chciałem zobaczyć osobę, która potrafi przejść całą Elastomanię nie ginąc ani razu. Moim zdaniem jest to raczej niemożliwe, ponieważ jest tu tyle możliwości zginięcia, więc trudno powiedzieć, czy to jest możliwe do zrobienia. Zaraz fajny obrót. Tutaj teraz znowu spróbujmy oszukać gierkę. Niby mam skoczyć na tą platformę do góry, ale ja zrobię coś innego. Ale czy mi się to uda? Udało mi się. Więc nie musieliśmy skakać na platformę do góry. Sadzimy jeszcze po kolejne jabłuszka, które znajdują się na dole. Oczywiście, żadna mi nowość. Tu jest meta, którą nie widać za bardzo. Już niewiele brakowało. Myślałem, że uderzę tą ściankę swoim pięknym
kaskiem. Grając na multi, każdy ma oczywiście inny motor. Gracz numer 1 jedzie tym motorem, gracz numer 2 jedzie no takim samym motorem, tylko inne kolory ma i postać jego tak samo, inne kolory są bardziej takie fioletowe czy różowe. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że nadal będziecie chcieli zagrać nawet multiplayer. Jest możliwość zapisywania filmiku, czyli jeśli zrobicie jakieś fajne obroty, fajnie przejdziecie mapę, możecie się pochwalić później kolego zapisując daną mapę. Również każdy po przejściu każdego mapy macie oczywiście swój wynik. Najlepsze 10 czy 15 wyników jest zapisywane gdzieś na głównej stronie, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Więc po każdym przejściu danej mapy możecie zobaczyć, czy pobiliście rekord. Teraz taki piękny obrót i tu przejdziemy, dojdziemy do góry, uda się. Musimy być bardzo uważni, żeby czasami nie przewrócić się. Dawajcie, przydałby się troszkę więcej koni. W tej grze oczywiście nie istnieje coś takiego jak prawa grawitacji. Tu w tej grze jest wszystko możliwe, jak widzicie teraz. Nagle trzymam się sufitu. Przesadziłem. Jeszcze raz powtarzamy, teraz mi na pewno się uda. Znowu łamiemy prawa grawitacji. Sadzimy po jabłuszko, piękne, czerwone, soczyste, czerwone jabłuszko. Jeszcze jedno, tutaj mamy kolejne. I teraz się zastanawiacie, o co kurwa tutaj chodzi w tym miejscu. No oczywiście tutaj znowu grawitacja zawodzi, zbieramy te dwa jabłuszka. I co, nagle się unosimy do góry. Robimy jedno, brać drugi. Wystarczy obrotu, bo mi się w głowie zakręci. Przesadziłem, miałem się zatrzymać i złapać złapać kwiatek. Dobra, walić to, sadzimy jeszcze na mapę, zobaczymy co jest dalej. A może przejdę jeszcze tą gierkę, znaczy tą mapę i zakończymy versusa. Co może by wam więcej pokazać, gra nie posiada zbyt wielkich wymagań, więc sądzę, że na każdym PC-cie powinna gierka ruszyć. Nie ma, że boli, gra ma wymagania, procesor, nie wiem, 166 Hz, 16 MB RAM. To teraz moja komórka jest szybsza niż mój były komputer, co miałem w Polsce. Więc powinno wam ruszyć. I tym pięknym wynikiem sądzę, że zakończymy tą grę. Ale właściwie pokażę wam tutaj coś fajnego. Sadzimy do przodu. Dawaj. Zrobiliśmy obrót, beczkę zrobiliśmy. I teraz... Wow, dobra, i tu nie przelecimy, bo nie uda się. Dobra, walić się. Dziękuję serdecznie za uwagę. To było The Bieber Cast vs Elastomania. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, hej.